Mamy równanie x minus y do kwadratu równa się x plus y minus 1. I teraz chcemy obliczyć pochodną dy po dx, czyli zakładamy, że to równanie możemy rozwiązać względem y, czyli y wyrazić przez x. Wtedy mówimy, że to równanie definiuje y jako funkcję x. No, to jest względem y, to jest równanie kwadratowe, więc pewnie możemy rozwiązać, policzyć deltę i tak dalej. Będziemy mieli dwa rozwiązania na ogół. No i powiedzmy, że czyli jedno z nich weźmiemy, no i w danym punkcie xy, prawda, będziemy mogli tę pochodną policzyć. I teraz to jest ćwiczenie na różniczkowanie funkcji zadanej w sposób niejawny. No i chodzi o to, że w gruncie rzeczy tylko różniczkowania złożenia funkcji, możemy tę pochodną wyrazić przez x i y bez rozwiązywania tego równania. Tak jak to było w poprzednim filmie o różniczkowaniu funkcji zadanej niejawnie. Czyli tak, czyli pamiętamy o tym, że y, prawda, to jest pewna funkcja y od x, czyli to jest jakby rozwiązanie tego równania względem y. I teraz jeżeli ta funkcja to jest taka, że jeżeli ją wstawimy z powrotem w miejsce y, to otrzymamy tożsamość, skoro to jest, czyli będzie równość funkcji, wobec tego również jeżeli funkcje są równe, to ich pochodne też są równe, czyli możemy takie równanie zróżniczkować stronami. Często się jakby nie rozróżnia y od y z falką i często się pisze dy po dx, więc może ja też tego takiego nieprecyzyjnego trochę języka tu będę używał, za to częściej spotykanego, ale pamiętamy, że właściwie, prawda, to równanie, że y jest pewną funkcją i teraz to reprezentuje nam nazwę tej funkcji, która jest rozwiązaniem tego równania. W zasadzie, prawda, są pewne, jak mówiłem, są twierdzenia, które gwarantują, kiedy taka funkcja istnieje. No dobrze, czyli różniczkujemy obie strony. To jest d po dx, x plus y minus 1. No i teraz widzimy, że mamy pewne wyrażenie do kwadratu. No to jest złożenie, prawda? Czyli teraz różniczkujemy, stosujemy wzór na pochodną złożenia funkcji, czyli tak, mamy najpierw kwadrat, no to wiemy, że pochodna funkcji kwadratowej to jest 2 razy argument, czyli będziemy mieli tak, 2 razy nawias, no razy pochodna nawiasu, d po dx, x minus y. I to równa się, no tutaj mamy sumę trzech rzeczy, czyli tak pochodna x to jest 1, pochodna y, no to jest pochodna y, no i pochodna stałej to jest 0. No i teraz tu mamy, czyli tak 2x minus y i tutaj mamy pochodna x to jest 1 minus dy po dx. I to jest 1 plus dy po dx. No i teraz chcemy rozwiązać to równanie względem dy po dx, prawda? Żeby wyrazić dy po dx, wyrazić poprzez x i y. Czyli co? Czyli tutaj tak, mamy 2 razy x minus y minus 2 razy x minus y dy po dx równa się 1 plus dy po dx. To teraz to przerzucamy na to, to na to. Może inaczej, jedynkę tu, a to tam, czyli mamy tak 2 razy x minus y minus 1 równa się dy po dx, już wyłączę i tu mam tak 1 plus napiszę 2x minus 2y. Tak, czyli przerzuciłem to na tą stronę. No i teraz widzę, że co, że mam tak, może napiszę 2x minus 2y minus 1 równa się dy po dx 1 plus, a może w tej samej kolejności, 2x minus 2y plus 1. No i teraz co? Jeżeli to jest różne od 0, to mogę podzielić. Czyli dla 2x minus 2y plus 1 różnego od 0, widzę, że tę pochodną mogę wyrazić, czyli dy po dx równa się 2x minus 2y plus 1, przepraszam, minus 1 podzielić przez 2x minus 2y plus 1. 2y plus 1. Teraz, no dobrze, czy to może być 0? No to zobaczmy. Zobaczmy, co to jest. Czy tak się może zdarzyć, że to jest 0? Czy w ogóle takie punkty mogą być rozwiązaniami tego równania? No to co? Czyli x minus y równe minus 1 druga, tak? Czyli 2x minus 2y
plus 1 równe 0 sprawdzamy, czyli x minus y jest równe 1 druga, no to wstawiam i teraz i te x i y spełniają też to równanie, tak? Czyli wstawiam teraz to do tego, może i mam następującą sytuację. To mam x minus y, czyli minus 1 druga do kwadratu równa się, no mam x, potem jest plus y, ale y to jest, co to jest y? Y to jest x plus 1 druga, czyli x plus 1 druga minus 1, czyli mam co? 1 czwarta równa się 2x minus 1 druga, czyli x równe 3 ósme. Czyli są takie punkty x równe 3 ósme, a y wtedy równe, no stąd już liczymy, prawda? Czyli jest taki punkt dla x równego 3 ósme, y równego, no to odpowiednio, prawda? Y to jest x plus 1 druga, czyli 3 ósme plus 1 druga, czyli 7 ósmych, czyli taki punkt jest na tej krzywej i tam nie możemy tej pochodnej obliczyć. Teraz, no oczywiście mógłbym rozwiązać to równanie, więc może zróbmy tak, zobaczmy. Tutaj mamy to narzędzie Desmos, które różnie stosowałem w kilku filmach. No i teraz zobaczmy. No względem, jakbym to równanie chciał rozwiązać, to otrzymam no, dwa rozwiązania, prawda? Chyba, że delta jest 0, czyli mam, no właśnie, to jest ta moja krzywa, rozwiązanie tego równania. No i teraz jeżeli powiększę, prawda? A to jest ten punkt, w którym to zawraca. No jak to zawraca, no to właśnie dzieje się tak, że tutaj ta styczna jest pionowa. Prawda? I to jest właśnie ten punkt, prawda? 3 ósme, 7 ósmych mniej więcej. To jest ten punkt, w którym ta styczna jest pionowa. Widać, że lokalnie wszędzie to jest wykres funkcji, tu kawałek, no to jest, prawda, wykres funkcji kwadratowej. No a tutaj, znaczy nie kwadratowej, to jest y od x, to nie będzie funkcja kwadratowa, to będzie jakaś tam pierwiastek się pojawi. Natomiast tutaj, znowuż tam, gdzie ta styczna jest pionowa, gdzie ten wykres zawraca, on nie jest, to jest ten szczególny punkt, w którym w żadnym otoczeniu tego punktu ta krzywa nie jest wykresem funkcji.